ulegaj religii. Nie ulegaj. Potrzebujesz 100% wiary w siebie. Amen. Jako nowego, nieskalanego, niezniszczalnego, nieomylnego, nigdy nie błądzącego człowieka. Oto pokora z nieba. Wszystko inne jest pychą. Oto wola Boża. On nie po to umarł na krzyżu, żebyśmy spędzili życie na staraniu lub na wołaniu w niebiosa. Nie po to była Jego śmierć. Jego śmierć była, aby zabić wszystko to, co stoi na drodze prostej wiary. Prostej wiary. W te wakacje, tu w kościele o tym opowiadałem kiedyś, pojechaliśmy na rodzinny urlop pod Bielsko-Białą i drugiego dnia rano obudziłem się o 4 rano z ogromnym bólem w klatce piersiowej. Wszedłem się modlić, poinformowałem wstawienników i wezwałem karetkę pogotowia. Przyjechała po mnie karetka. Podłączyli mnie pod aparaturę, powiedzieli, że prawdopodobnie mam zawał serca. Zawieźli mnie do szpitala. Po drodze pytali, czy chcę zastrzyk z morfiny. Powiedziałem, że nie chcę. Pytali, jaki mam ból. Od 1 do 10. Powiedziałem, nie wiem. Jaki? 7, 8, nie wiem ile. Zawieźli mnie do szpitala, zrobili mi drugi raz badania. Powiedzieli tak. Nie ma pan zawału, ale ma pan zapalenie osierdzia sercowego. Za kilka godzin zrobili mi kolejne badania. Powiedzieli, no nie ma pan zapalenia osierdzia sercowego, ale ma pan na pewno powiększoną komorę serca. Zrobili mi kolejne badania, powiedzieli, no nie ma pan powiększonej komory serca. Jak się pan czuje? Ja mówię, dobrze. Czuje pan ból? Nie czuję. Mówię. Na pewno jest migotanie przedsionków. Na końcu powiedzieli, nie ma pan migotania przedsionków. Ma pan ciśnienie 120 na 80. Nie wiemy, co mamy powiedzieć. Ja mówię, to się może wypisze. Oni powiedzieli, no, ale to jest serce. Ja mówię, no, ale jestem zdrowy, no. Leżałem tam jedną dobę. Zwinąłem swoje rzeczy. Zszedłem na dół, zjadłem normalny obiad w ich barze. Zadzwoniłem po taksówkę i kazałem się zawieźć na siłownię, bo miałem trening pleców do zrobienia. Z kartką na ręku, że jestem pacjentem kardiologii, wsiadłem do taksówki, powiedziałem, wieź mnie na siłownię w Bielsku. A on mówi, wyszedł pan ze szpitala z kardiologii, czy dobrze rozumiem? Ja mówię, tak, ale mam trening. Diabeł może ci nagwizdać. Wiesz czemu? Bo duch życia, który podniósł Jezusa fizycznie z grobu, jest teraz w tobie. Duch życia, który fizycznie podniósł Jezusa z grobu, jest w tobie. Ten sam duch. Jego nie obchodzi skala problemów. Jego nie obchodzi, czy to jest taki problem, czy taki. On nie mierzy problemów. To diabeł mówi, masz wielki problem. Ale Bóg nie mierzy skali problemu. Musisz w to wierzyć teraz. Teraz musisz w to wierzyć. Wierz to teraz.
Twoje życie zacznie inaczej się układać. Światło, które jest w Tobie, w związku właśnie z tą wiarą, zacznie świecić jeszcze bardziej. Tylko wierz w to teraz. Wierz w to. Oni będą mówić, umrzesz, a Ty powiedz, mam trening, nie mam czasu dziś umierać, bo mam ewangelizację. Oni powiedzą, umrzesz, a Ty powiesz, nie mam czasu umierać, bo mam do zarobienia jeszcze parę milionów złotych. Mam jeszcze do wyprorokowania wiele rzeczy. Mam jeszcze do uwolnienia masę talentów, które włożył we mnie nieśmiertelny. Nie mam czasu umierać. Hakatosaila, nie mam czasu. Powiedz to teraz. Diable, ja nie mam czasu na Twoje głupoty. Ja nie mam czasu na rozmowy z Tobą. Ja nie mam czasu dla Ciebie. Szakatasela, rawakatasala, remene. O! Halleluja! Oto jest życia pełna gaz. Z Jezusem idę przez ten świat. Z Jezusem idę. Wszystko jest tak, jakbym chciał. Będę wciąż do syta życie brał. Moją wiarą będę z krzyża wszystko brał. Z krzyża. Oto miłości pełna gaz. Oto miłości gaz. Wiem, ile dzisiaj jestem wart. Bóg prowadzi w miejsca Ty, gdzie jest wszystko dobrze, a nie źle. Tam, gdzie mogłyś się rozpoznać, dusze dwie. Wiarą swoją wciąż wyważać zli. Do tego uczył Cię Twój Pan. Ten, co zmarł i z grobu wstał. Żyć w prawdzie pewnym siebie być. Co Boga zna. Oto jest życia pełna garść. Chcą się zdewnić miał. Twój Bóg dał życia garść. Twój Bóg dał życia garść.